Bardzo ważny dzień, bo dzisiejszy dzień jest takim zwieńczeniem całego trudu, prac wielu osób i dzisiaj właśnie postanowiliśmy otworzyć ten obiekt. Obiekt, w którym znajdować się będzie świetlica środowiskowa, w której właśnie jesteśmy, świetlica wiejska, która znajduje się obok oraz trzy mieszkania socjalne, które znajdują się na piętrze budynku. Świetlica środowiskowa w Kolonii Walickiej jest naszą drugą placówką. Równo 2 lata temu otworzyliśmy już świetlicę środowiskową w Kunowie. I tak samo jak tam, tutaj przewidziane są szeroko rozumiane zajęcia i pomoce dla dzieci, dla rodzin. Oprócz tego, że będziemy pomagać tutaj dzieciom w odrabianiu prac domowych, w nadrabianiu zaległości, będą tutaj zatrudnieni również specjaliści od zajęć matematycznych, rytmiczno-ruchowych. Będzie tutaj specjalista, pedagog, będzie psycholog, także dzieci naprawdę będą miały dużą pomoc. Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego przeznaczonych zostało 560 tysięcy, a więc jest to udział tutaj samorządu województwa bardzo istotny. Oglądając ten obiekt widzimy, że jest bardzo starannie wykonany. Myślimy, że osoby, które będą tu korzystać z tej świetlicy środowiskowej i zamieszkają w tych mieszkaniach chronionych, będą o niego dbać i on będzie służył tej społeczności tak, jak był zaprojektowany i pomyślany. Z Europejskiego Funduszu Społecznego mamy do rozdania jeszcze w tej kończącej się perspektywie 220 milionów na różne projekty, ale również i takie działania będą przez te projekty wspierane. To są pierwsze mieszkania socjalne, które w Kunowie zostały zaaranżowane w tej świetlicy. Bardzo jestem wdzięczny, że udało nam się pozyskać 560 tysięcy na odrestaurowanie tego budynku dla właśnie tych mieszkań socjalnych, dla ludzi, którzy skorzystają. No i dla naszych dzieci i osób starszych, które będą korzystać ze świetlicy środowiskowej. Jestem niezmiernie wzruszony i szczęśliwy, że udało nam się ten obiekt odrestaurować. Cieszymy się z tego bardzo, że możemy pomóc ludziom, bo od tego jest urząd, od tego jest gmina, od tego jest burmistrz i radni, aby pomagać ludziom.